Już po raz kolejny zespół szkół nr 2 w Dzierżoniowie był organizatorem konkursu na najładniejszy stół wielkanocny. Do rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu dzierżoniowskiego. Zainteresowanie jest, jak widać, mamy 9 drużyn, które z chęcią wzięły udział w tym dzisiejszym konkursie. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych bierze udział w tego typu konkursach, ponieważ takie konkursy dają możliwości pokazania kreatywności młodzieży. Poza tym wejścia w tą tradycję, którą są święta wielkanocne. Każdy z nas gdzieś tam pamięta z lat dziecięcych, gdzie siedzieliśmy razem przy stole z rodzicami i są tu pewne elementy takie tej starej tradycji, ale są i nowe elementy i z tego się cieszymy. Ja jestem pod wrażeniem, dlatego że to już jest któryś z kolei konkurs stołów wielkanocnych organizowanych przez zespół szkół nr 2 w Dzierżoniowie i za każdym razem pojawiają się nowe, ciekawe elementy, inspiracje, a jednocześnie wszystko mieści się w obrębie tradycji wielkanocnej. Więc jest to piękne wydarzenie, kiedy da się połączyć i tradycję z nowoczesnością i z jakąś pomysłowością. Młodzież uczy się kultywowania tradycji, ale jednocześnie dodaje coś od siebie i to jest w tym konkursie najładniejsze. To przygotowanie do tych świąt jest tak piękne, że kiedy patrzę na te wszystkie stoły wielkanocne, to chciałoby się przy każdym zasiąść. Współczuję tylko jury oceniającej ten piękny konkurs, a chwała Panu, że takie konkursy się odbywają, bo to jest niesamowita lekcja dla młodego pokolenia, jak później kiedyś, kiedy założą rodziny, jak przygotować stół na wielkanocny w swoim domu, w swojej rodzinie. Jak uważacie, tego typu konkurs jest potrzebny? Właściwie rozwija nasze umiejętności. Wiemy, jak przystroić ładnie stół, jak położyć sztućce, bo nie każdy w tym wieku naprawdę wie, jak ułożyć łyżkę czy widelec. Więc moim zdaniem jest to bardzo przydatne. To są naprawdę piękne święta rodzinne i cieszymy się, że takie konkursy są organizowane. Dzięki temu ta tradycja nie umiera. Jeżeli był pomysł, to było łatwo, a z pomysłem było ciężej wymyślić. Z całą rodziną zwykle malujemy jajka, wszyscy do tego dołączamy, mam trójkę rodzeństwa. Święta zdarzają się raz do roku i raz do roku, wydaje mi się, spotykamy się tak w całym gronie rodzinnym razem, tak? Może każdy ze sobą porozmawiać, każdy może wymienić parę słów ze sobą. Nie oszukujmy się, ale teraz każdy rozmawia tylko przez telefon i przez Facebooka i rzadko kiedy spotykamy się całą rodziną. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w pensjonacie przy ulicy Mickiewicza w Dzierżoniowie. Miejsce trzecie otrzymali uczniowie z gimnazjum w Łagiewnikach. Miejsce drugie uczennice z gimnazjum nr 1 z Dzierżoniowa. A pierwszą nagrodę otrzymały uczennice z gimnazjum gminnego również z Dzierżoniowa. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.